Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za przybycie do Bełchatowa na dzisiejszą uroczystość z okazji Święta Pracowników Elektrowni PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Bełchatów jest najważniejszym miejscem na energetycznej mapie Polski z kilkudziesięcioletnią historią zagłębia górniczo-energetycznego, w którym funkcjonują kopalnia i elektrownia Bełchatów. W przyszłym roku bełchatowski kompleks będzie obchodził 50-lecie działalności. Wspominam o tym, ponieważ starsza o rok elektrownia Dolna Odra jest naszą tegoroczną szacowną jubilatką. Dlatego szczególnie witam pracowników elektrowni zachodniopomorskiego i proszę, żeby przyjęli najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za dobrą pracę. Szanowni Państwo, 14 lat temu powstała w ramach PGE spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z siedzibą w Bełchatowie. Stworzenie jednego organizmu gospodarczego z 14 różnej wielkości podmiotów było wyczynem na niespotykaną skalę w polskiej gospodarce. Zmierzyliśmy się z zupełnie nowym dla nas wyzwaniem. Nie mieliśmy gotowych recept na pojawiające się w trakcie realizacji projektu problemy. Nikt nie podał nam gotowego przepisu na perfekcyjną fuzję, a jednak udało się. Największy projekt konsolidacyjny w polskiej energetyce zakończyliśmy pełnym sukcesem organizacyjnym i formalno-prawnym. Powstał najważniejszy podmiot na energetycznej mapie kraju. Dzisiaj mierzymy się z kolejnym, bardzo wymagającym wyzwaniem. Nasza przyszłość stoi pod znakiem wielowymiarowej transformacji energetyki, która wiąże się z wydzieleniem aktywów węglowych. Trwająca transformacja jest bezprecedensowa ze względu na swoją skalę i głęboki wpływ na utrwalone trendy społeczno-gospodarcze, technologiczne i geopolityczne na całym świecie. Od jej powodzenia zależy przyszła pozycja gospodarcza Polski. Pracujemy z pełną mocą, aby PGE GiEK zajęła właściwe dla niej miejsce w polskiej gospodarce i w sposób odpowiedzialny podążała drogą transformacji oraz sprostała wyzwaniom rynkowym. Energia jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym prowadzenie działalności gospodarczej, a naszym zadaniem jej niezawodna produkcja. Szanowni Państwo, trzy najważniejsze cele, przed którymi stoi dziś PGE GiEK, to optymalizacja działalności, wydzielenie z grupy kapitałowej PGE oraz transformacja energetyczna. Transformacja energetyczna jest jednym z największych wyzwań dla polskiej gospodarki w najbliższych dekadach. Słowo odpowiedzialność jest kluczowe w procesie transformacji, która generuje zmiany społeczne i ekonomiczne. Dlatego w nowej rzeczywistości najważniejsze będzie zabezpieczenie przyszłości zarówno kilkunastu tysięcy pracowników kopalni i elektrowni, kilku tysięcy pracowników spółek zależnych, jak również mieszkańców regionów pośrednio związanych z naszą obecnością. Bełchatowski koncern jest największym kompleksem energetycznym w Polsce. Ma fundamentalne znaczenie w zapewnieniu krajowego bezpieczeństwa oraz niezależności energetycznej, co w obecnej sytuacji geopolitycznej jest szczególnie istotne. Regiony bełchatowski i turoszowski posiadają silny potencjał rozwoju oparty nie tylko na węglu czy odnawialnych źródłach energii. Musimy ten potencjał mądrze wykorzystać. Podobnie jest z zasobami drzemiącymi w Opolu, Rybniku czy Dolnej Odrze. Te lokalizacje również wykorzystamy pod przyszłościowe programy.
Gro z nich będzie realizowanych jeszcze przed 2030 rokiem, aby już w niedalekiej przyszłości generowały miejsca pracy dla pracowników spółki, którzy zdecydują się na zmianę zawodu. Prowadzimy już w tym zakresie rozmowy z zarządem PGE, władzami samorządowymi i specjalnymi strefami ekonomicznymi. Polski rząd inicjuje i nadzoruje te zmiany. Pracujemy nad przygotowaniem odpowiednich projektów, w których będą uczestniczyli nasi pracownicy oraz strona społeczna. Zmiany polskiego sektora energetycznego muszą przebiegać w sposób zrównoważony, efektywny i konkurencyjny. Wykorzystamy ten czas dla energetyki konwencjonalnej, która jest potrzebna dziś i będzie potrzebna jeszcze przez wiele lat. Transformacja nie może bowiem wiązać się z osłabieniem naszej gospodarki, pozbawieniem pracy ludzi, nie mówiąc o warunkach cenowych dla użytkowników energii. Jeszcze przez wiele lat energetyka konwencjonalna pozostanie istotnym elementem polskiego systemu elektroenergetycznego i aktywem niezbędnym przy wprowadzanych zmianach oraz w jego dalszym rozwoju. Co więcej, stanowić będzie podstawę tego systemu, dopóki nie powstaną stabilne źródła zeroemisyjne. Szanowni Państwo, cele biznesowe i społeczne mają dla nas taką samą wartość. Nasza spółka realizuje swoje strategie biznesowe, które uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska. Zabiegamy o kształtowanie korzystnych relacji ze swoim otoczeniem. Dobre praktyki z obszaru środowiska naturalnego są tylko wycinkiem tego, co robimy jako spółka. Nie tylko wydobywamy węgiel brunatny i produkujemy energię elektryczną, ale także jesteśmy partnerem pracowników, klientów, mieszkańców regionów, w których prowadzimy swoją działalność na co dzień. Dlatego dążymy do umacniania partnerskich relacji ze wszystkimi interesariuszami, wspierając projekty w wielu obszarach, w tym naukowym, kulturalnym, społecznym czy sportowym. Chcemy, aby wszystkie nasze działania przekładały się na podnoszenie jakości życia w regionach, w których mamy swoje oddziały. Kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju i stosujemy odpowiedzialne praktyki biznesowe z poszanowaniem poszczególnych interesariuszy. Szanowni Państwo, chcę jednoznacznie podkreślić kluczowe znaczenie aspektu społecznego dla skutecznego przeprowadzenia planów transformacji polskiej energetyki. Wszyscy pracownicy, w tym reprezentacja w postaci związków zawodowych, mogą być pewni, że dialog, który wspólnie wypracowaliśmy w latach funkcjonowania naszej spółki, będzie kontynuowany. Naszym celem jest dbałość o bezpieczną przyszłość pracowników z poszanowaniem prawa oraz zawieranych porozumień i umów społecznych, które powstaną w jego efekcie. Drodzy goście, jeszcze raz dziękuję za przybycie na Akademię. Jestem Wam wdzięczny za nasze partnerskie relacje. Podziękowania składam przedstawicielom jednostek administracji wszystkich szczebli, urzędów, służb mundurowych oraz firm i instytucji na co dzień z nami współpracujących. Jestem przekonany, że obecność naszej spółki w regionie łódzkim i w innych regionach Polski jest i będzie postrzegana przez przedstawicieli samorządów jako szansa na dalszy rozwój gospodarczy i społeczny. Szanowni Państwo, na ręce Pana Prezesa Dariusza Marca składam życzenia wszystkim pracownikom PGE Polskiej Grupy Energetycznej
A szczególne podziękowania kieruję do zarządu PGE pod jego kierownictwem za okazywane zrozumienie i wsparcie w naszych codziennych działaniach. Za harmonijną współpracę dziękuję także Radzie Nadzorczej Spółki, dyrektorom oddziałów, przedstawicielom związków zawodowych oraz wszystkim naszym biznesowym partnerom i przyjaciołom. Drodzy energetycy, gratuluję Wam sukcesów i życzę kolejnych wspólnych osiągnięć zawodowych, spokojnej i pewnej pracy, a także wielu powodów do osobistej i zawodowej satysfakcji i dobrej energii na każdy dzień. Jeszcze raz szczególne życzenia kieruję do pracowników Elektrowni Dolna Odra. Doceniam pracę wszystkich, którzy w ciągu pół wieku działalności elektrowni przyczynili się do jej sukcesów. Świętując dzisiaj, mamy pełną świadomość wyzwań, przed którymi stoi nasza spółka, grupa i polska energetyka. Niech patron energetyków, święty Maksymilian Maria Kolbe, nieustannie czuwa nad nami, otaczając swoją opieką również i naszych najbliższych. Dziękuję za uwagę. Panie prezesie, bardzo dziękujemy. Dzień dobry Państwu. Jedną z notatek, które sobie zrobię po tej Akademii, to jest to: nie zabieraj głosu po Jacku Kaczorowskim, bo możesz tylko źle wypaść. Także to jest jedno, co zapamiętam tutaj. Bardzo dziękuję za te miłe słowa. Szanowni Państwo, przed tą uroczystością Pan Prezes zapytał się mnie, który raz jestem w tej hali. No i nie byłem w stanie mu odpowiedzieć. Ale tak się zastanawiałem, ile razy byłem tutaj w Bełchatowie i pierwszy raz w takim... Wydaje mi się, że byłem z Wami na wszystkich, czy w większości takich ważnych etapów rozwoju tej spółki. Pierwszy raz byłem jako wiceminister Skarbu Państwa. Wtedy nadzorowałem również energetykę. W 2004 roku byłem na inauguracji działalności BOT-u. To był październik 2004 roku i to była moja pierwsza taka właścicielska wizyta, w Bełchatowie. Potem byłem z Wami w latach 13-15 jako przewodniczący Waszej Rady Nadzorczej i wtedy też byłem tu na Dniach Energetyka, na wszystkich imprezach świątecznych, opłatkach i jestem po raz kolejny, także Bełchatów, bieg, BOT i ta energetyka konwencjonalna i Polska Grupa Energetyczna gdzieś w całym moim życiu cały czas jakby jest i bardzo jestem z tego dumny i bardzo Wam również za to dziękuję. Jeżeli ktoś jakby nie lubi mnie, to bardzo przepraszam, że cały czas się tu kręcę od tylu lat. Ale w imieniu swoim oraz całego zarządu Polskiej Grupy Energetycznej bardzo, bardzo chciałbym podziękować za zaproszenie nas na tą uroczystość. To już było powiedziane, że tutaj bije serce polskiej energetyki, podstawa polskiego systemu elektroenergetycznego i ta podstawa, która jeszcze co najmniej dekadę, jeżeli nie półtorej dekady, będzie odpowiedzialna za bezpieczeństwo energetyczne Polski i Polaków. Pan prezes o tym mówił. Dopóki nie powstanie stabilna podstawa systemu elektroenergetycznego w postaci elektrowni atomowej, miejmy nadzieję morskich elektrowni i farm wiatrowych, które również budujemy jako Polska Grupa Energetyczna, to Wy w Waszej grupie będziecie odpowiedzialni za bezpieczeństwo energetyczne Polaków i polskiej gospodarki. Święto tej branży jest doskonałą okazją, aby Wam podziękować, podkreślić rolę, jaką pełnicie dla polskiej gospodarki, ale przede wszystkim docenić Waszą pracę, przede wszystkim nisko się pokłonić i przede wszystkim podziękować za codzienny trud, za odpowiedzialność i za taką jakość Waszej pracy, która nie pozostawia wątpliwości co do bezpieczeństwa energetycznego Polski. I to jest kluczowe, bo tu nie ma miejsca na pomyłki, tu nie ma miejsca na amatorszczyznę, tu nie ma miejsca na odpowiedzialność. Tu jest odpowiedzialność za gospodarkę i
i to jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne polskiej gospodarki i Polaków. Stoimy dzisiaj, mówił Pan o tym, Pan Prezes, chyba największej w dziejach Polski elektroenergetyki transformacji, która polega na stopniowym odchodzeniu polskiej energetyki, a w konsekwencji polskiej gospodarki od paliw kopalnych i kierowania je w stronę gospodarki zeroemisyjnej. To proces globalny, od którego nie ma powrotu. I to musimy zrozumieć i do tego się musimy przygotować. Od tego procesu powrotu nie ma. Ale tak jak prezes powiedział, jest on rozpisany na lata i będzie realizowany tak, żeby po pierwsze zapewnić skuteczną transformację energetyczną polskiej gospodarki, ale robić to w sposób odpowiedzialny społecznie, organizacyjnie, przede wszystkim społecznie i z uwzględnieniem specyfiki regionów, w których zlokalizowane są nasze aktywa konwencjonalne. Naszym celem jest zapewnienie funkcjonowania energetyki konwencjonalnej tak długo, jak to będzie potrzebne w systemie. O tym mówiłem, to będą jeszcze długie lata, ale również realizacja projektów i o tym również Pan Prezes mówił i no niestety muszę to powtarzać, które utworzą nowe miejsca pracy, dla osób, które będą przechodzić przez tą transformację i które będą w tym procesie uczestniczyć. A dzisiaj spotkaliśmy się tutaj, aby świętować Dzień Energetyka. Jest to okazja, tak jak już mówiłem, żeby Wam podziękować, pokłonić się, powiedzieć, że jesteśmy z Wami, wspólnie musimy realizować te wyzwania, które nas czekają i wspólnie musimy odpowiedzialnie prowadzić grupę przez tą drogę związaną z transformacją energetyczną. Bardzo Wam dziękuję za Waszą codzienną pracę na rzecz rozwoju polskiej energetyki i naszej firmy. W imieniu swoim, ale całego zarządu, bo jesteśmy tutaj prawie wszyscy, życzymy Wam pomyślności, zdrowia, sukcesów w realizacji projektów zawodowych, ale również spokoju w życiu rodzinnym, spokoju, szczęścia i takiej po prostu pomyślności, która po ciężkiej pracy i w związku z ciężką pracą każdemu z nas się należy. Jednocześnie, korzystając z tej okazji, chciałbym jeszcze serdecznie pogratulować i podziękować osobom, które za chwilę będą honorowane odznaczeniami, zarówno państwowymi, jak i branżowymi. To Wasza ciężka praca pomaga naszej firmie funkcjonować, rozwijać się i jesteśmy dumni z tego, że możemy ją dzisiaj uhonorować, chociaż w taki symboliczny sposób za pomocą tych odznaczeń branżowych czy państwowych. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Państwo, pracownicy i pracowniczki PGE GiEK SA. Obchodzony dziś Dzień Energetyka jest najlepszą okazją do podziękowania Wam za codzienną, trudną pracę, którą wykonujecie niestrudzenie i nieprzerwanie w naszych kopalniach i elektrowniach. Pracę wymagającą pełnego skupienia, pracę odpowiedzialną i mającą wpływ na jakość życia wszystkich mieszkańców naszego kraju. Dzisiejsza uroczystość przypomina nam o Waszym nieocenionym wkładzie w funkcjonowanie polskiej gospodarki i infrastruktury. Obecnie sektor energetyczny, jeden z filarów naszego bezpieczeństwa, staje przed wieloma wyzwaniami związanymi z założeniami polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Naszemu pokoleniu przyszło na nowo przystosować się do zmieniającego się klimatu i środowiska naturalnego. Jako państwo członkowskie musimy sprostać obowiązującym nas założeniom, ale jednocześnie stawiać na pierwszym miejscu dobro społeczeństwa. Transformacja energetyczna stanowi szczególne wyzwanie dla naszego kraju, zważywszy na fakt, jak duża część polskiej gospodarki oparta jest na przemyśle węglowym. Dzięki Państwa wysiłkom mamy możliwość kontynuowania pracy nad rozwojem całego sektora. Z okazji Dnia Energetyka życzę Państwu bezpiecznej i spokojnej pracy oraz satysfakcji z dobrze wykonywanych zadań. Gratuluję wszystkim odznaczonym dziś pracownikom. Niech otrzymane wyróżnienia będą dowodem wdzięczności za Wasz trud. Ufam,
że mając tak wielu wspaniałych specjalistów w dziedzinie energetyki, możemy ze spokojem spoglądać w przyszłość. Dziękuję za to, że wasza energia daje energię nam wszystkim. Jakub Jaworowski, minister aktywów państwowych. Szanowni energetycy, drodzy pracownicy branży energetycznej, państwo prezesi, panowie i panie posłowie, panowie senatorowie, pani wojewodo, pani marszałek, szanowni państwo, jako poseł tej ziemi, poseł ziemi bełchatowskiej, z ogromną radością staję przed państwem dzisiaj, aby wspólnie uczcić Dzień Energetyka. Święto tych, którzy na co dzień zapewniają nam bezpieczeństwo i stabilność energetyczną. Jednocześnie będąc fundamentem rozwoju naszej gospodarki. Cieszę się, że jestem tu wspólnie z panią minister, panią marszałek, panią poseł Elżbietą Radziszewską, która przez wiele lat dbała o Bełchatów, a dzisiaj jest dla mnie ogromnym wsparciem w działalności poselskiej. Energetyka to dziedzina, która w dzisiejszym świecie odgrywa absolutnie kluczową rolę. To dzięki państwu każdego dnia w naszych domach, szkołach, szpitalach i zakładach pracy możemy korzystać z energii, która napędza nasze życie. Państwa praca, choć często niewidoczna, ma nieocenioną wartość. Dzięki waszemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi możemy cieszyć się komfortem, bezpieczeństwem i niezależnością energetyczną. Współczesne wyzwania, o których dzisiaj również mówił pan prezes Jacek Kaczorowski, przed którymi staje sektor energetyczny, tu na ziemi bełchatowskiej są ogromne. Dynamicznie zmieniający się świat wymaga od nas nieustannego dostosowania się do energetyki, do zmian, które następują, do wdrażania nowych technologii, do ochrony środowiska, ale również do zrównoważonego rozwoju. Przyszłość energetyki to nie tylko kontynuacja tradycyjnych metod produkcji i dystrybucji energii, ale również inwestycje w odnawialne źródła energii, sieci przesyłowe i nowoczesne rozwiązania, które pozwolą skutecznie odpowiadać na wyzwania, przed którymi stajemy. Innymi słowy, możemy powiedzieć, że przyszłość leży w transformacji energetycznej. Ale aby stało się to możliwe, wszyscy razem musimy zrobić co w naszej mocy, by nadrobić wiele lat zaniedbań w branży energetycznej oraz by transformacja energetyczna odbyła się z jak największą korzyścią dla ziemi bełchatowskiej. W taki sposób, aby Bełchatów pozostał energetycznym sercem Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień Energetyka to również doskonała okazja, aby wyrazić wdzięczność za państwa codzienną pracę i poświęcenie. To dzięki państwa pracy możemy śmiało patrzeć w przyszłość i wierzyć, że sprostamy wszystkim tym wyzwaniom, o których również dziś tak pięknie mówił pan prezes. Ja będę państwa wspierał i będę rzecznikiem bełchatowskich spraw. Na koniec w imieniu swoim, ale również prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska pragnę złożyć państwu najserdeczniejsze życzenia.
Niech każdy dzień Państwa pracy przyniesie satysfakcję, a wyzwania, przed którymi stajecie, z którymi się mierzycie, niech staną się motorem do dalszej działalności. Niech Państwa praca będzie bezpieczna i owocna, a przyszłość energetyki pełna nowych perspektyw i możliwości. Dziękuję, że mogę być dziś w tym dniu z Państwem. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, nie będę tu może witał wszystkich szanownych gości, tylko powitam Państwa łącznie. W imieniu pani minister klimatu i środowiska Pauliny Henning-Kloski, także w imieniu pana wiceministra Miłosza Motyki, który w naszym resorcie odpowiedzialny jest za sprawę elektroenergetyki, chciałbym przekazać Państwu serdeczne pozdrowienia od pani minister, ale także kilka słów i przemyśleń, refleksji dotyczących nie tylko tego dnia, ale także wagi energetyki w polskiej gospodarce, istotności dziejącego się procesu transformacji energetycznej, związanych z tym wyzwań. No i pewnej takiej próby spojrzenia w przyszłość. Wiele osób, które zabierało głos już przede mną, mówiły o tym dziejącym się i nabierającym tempa procesie transformacji energetycznej. Idziemy w kierunku energii coraz bardziej zielonej i to jest proces, od którego zasadniczo odwrotu nie ma. Natomiast jest niesłychanie istotne to, by proces ten tak prowadzić i tak planować, by nie było zagrożone bezpieczeństwo energetyczne naszego państwa. W związku z tym także i ogromnej wagi nabiera to, że musimy patrzeć odpowiednio nie tylko na nowe sektory energetyczne, ale także na tą energetykę konwencjonalną i doceniać ją. I odpowiednio na nią spojrzeć. Ona wciąż musi przez jakiś czas jeszcze trwać. Proszę Państwa, wielką wagę będzie miało to, w jaki sposób pewne rzeczy w skorygowanej, zaktualizowanej polityce energetycznej, jak pewne rzeczy będą zapisane, ustawione, zaplanowane. I to musi być jak najbardziej precyzyjny plan. Plan na najbliższe kilkanaście czy 20 lat, no co najmniej do roku 2040, ale trzeba mieć perspektywę do roku 2050. Tam jest miejsce dla wszystkich obszarów energetyki, tak żeby ta transformacja nie okazała się czymś, co w którymś momencie sprawia, że mamy ogromne problemy z bezpieczeństwem energetycznym. Musimy na to zwracać uwagę i deklaruję w imieniu resortu, że bardzo głęboko będziemy na to uwagę zwracać. A w konsekwencji tego także musi być w porozumieniu, w premie całego rządu, w porozumieniu z Ministerstwem Aktywów Państwowych, też to spojrzenie na to, na rolę poszczególnych elementów polskiej grupy energetycznej, w tym także górnictwa energetyki konwencjonalnej. Zapewniam Państwa, że z troską i uwagą się nad tym pochylamy. A teraz, żeby nie przedłużać, chciałbym wszystkim powiedzieć, że bardzo cieszę się, że choć z pewnym opóźnieniem, to jednak udało mi się dotrzeć do Państwa. Życzę Państwu udanych obchodów tego zacnego dnia energetyka. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, panie i panowie posłowie, pani marszałek, pani wojewodo. No, zabierać głos po panu prezesie Kaczorowskim i mówić o energetyce to jest arcytrudne, ale mówić po dwóch prezesach to jest prawie niewykonalne.
Panowie, ale to tylko świadczy o tym, że wiecie, o czym mówicie, znacie się na tym i macie ogromny respekt wśród polityków i wśród pracowników. Chcę gorąco podziękować za to zaproszenie i chylić nisko czoło wszystkim, którzy pracują w PGE Bełchatowie, bo wykonujecie Państwo ogromną pracę na rzecz polskiej gospodarki, polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Bez Was, bez tego filaru energetycznego, cóż by mogła nasza gospodarka zrobić? Prezes Kaczorowski mówił o trzech wyzwaniach, ja tylko się chcę skupić na jednym, o tej transformacji energetycznej, o której rozmawiamy już od dłuższego czasu, a trzeba te rozmowy mocno ze sobą i polityków, i zarząd, i pracowników połączyć. I chcę Państwu zadeklarować ze swojego miejsca jako poseł do Parlamentu Europejskiego, ale też chcę złożyć tę deklarację w imieniu przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań i Nauki w Parlamencie Europejskim, Borysa Budki. I nie bez kozery walczyliśmy o tę funkcję, że będziemy wspólnie z Państwem robić wszystko, aby ta transformacja energetyczna była dobra dla Polski, dobra dla Bełchatowa i dobra dla polskiej energetyki. To jest możliwe. To nie będzie łatwe, to też nie będzie proste, ale z takim zarządem, z pracownikami i politykami, którzy się tutaj wypowiadają i wiedzą, o czym mówią i chcą lobbować na rzecz polskiej gospodarki, polskiej energetyki, jest to wszystko możliwe. Chcę z tego miejsca zadeklarować pełną współpracę. Te prace i rozmowy się już rozpoczęły, kolejne będą w ministerstwie w kolejnych tygodniach. To będzie długa droga, ale jestem przekonany, że ją zakończymy wspólnie sukcesem. I chcę powiedzieć, że nic o Was bez Was. Wszystko musi być z Wami ustalone. Dlatego, że to są nasze, to jest nasz majątek, to są nasze, to jest nasza firma, która jest dzisiaj pokazywana jako wzór z ogromnym doświadczeniem 49-letnim, w przyszłym roku, jak mówił prezes, 50 lat. I musimy zadbać, żeby ta firma przeżyła kolejne co najmniej 50 lat z Państwem. Bo wiecie, jak to robić, po prostu. Jesteście w tym bardzo dobrzy. Pozwólcie, że dla każdego z Państwa z osobna, dla Państwa rodzin, bliskich złożę najlepsze życzenia, gratulacje. Dla rodzin dodatkowo wyrozumiałość tego, co Państwo robicie, Państwa poświęcenia. Bardzo za to serdecznie dziękuję i już cieszę się na tą naszą współpracę. Bardzo dziękuję. Panowie prezesi, całe zarządy i oczywiście nadzór właścicielski, pani marszałek, pani wojewodo, szanowni państwo parlamentarzyści, szanowni państwo samorządowcy, ale przede wszystkim wy, wielka rodzina. No dzisiaj mamy święto energetyków, ale oczywiście pozdrawiam także przedstawicieli środowiska górniczego. Jest dla mnie zaszczytem, że mogę być z Państwem tutaj dzisiaj w trakcie Waszego święta, składając Wam najlepsze życzenia. Ale chciałbym oczywiście, żeby poza tymi słowami, na które zasłużyliście, w których dziękujemy za Waszą ciężką pracę, za Wasz wysiłek, za to, że dla wielu z nas oczywistą rzeczą jest, że jak wracamy do domu, to prąd jest i zawsze będzie. Ale bez Waszej pracy i Waszego wysiłku ta oczywistość nigdy by się nie zrealizowała. I chciałbym zadeklarować jedną rzecz, bo jest przedmiotem troski nas wszystkich, jaka będzie przyszłość Bełchatowa. I tak jak w trakcie poprzedniej kadencji Senatu kilkakrotnie publicznie zabierałem głos, walcząc o atom dla Bełchatowa, dalej będę walczył o te rozwiązania, które będą korzystne dla PGE jako spółki, całej spółki, ale oczywiście tutaj tej spółki, dla której siedzibą jest Bełchatów, w sposób szczególny, bo robimy to z pełnym przekonaniem, że Bełchatów to wyjątkowe miejsce na mapie Polski. Miasto, w którym lokalna społeczność w pełni akceptuje wszelkie inwestycje związane z rozwojem, przemodelowaniem, przeformułowaniem energetyki, która tutaj funkcjonuje, dostosowaniem się no, do tych zmieniającej się rzeczywistości, czy związanej z wyczerpywaniem się złóż, czy z polityką klimatyczną, ale musi być pomysł.
na to, że tutaj wszyscy, którzy w tym mieście funkcjonują od lat, w pełni akceptują to, że tu bije to energetyczne serce naszego kraju. Wczoraj właśnie mówiłem premierowi Jerzemu Buzkowi, z którym rozmawiałem w Warszawie, że przyjeżdżam do Państwa na święto, prosił, żeby Państwa pozdrowić. Nie muszę Was zapewniać, że przez cały okres, kiedy był europarlamentarzystą, wielokrotnie zabiegał o interesy polskiej energetyki. Trudno, jak się z nim rozmawia, przyznam, znaleźć lepszą osobę, która w tych brukselskich meandrach się dobrze orientuje, zabiegając o nasze interesy. I dwa dni temu także rozmawiałem, tak jak pan europoseł Dariusz Joński z posłem Borysem Budką. On zdaje sobie sprawę, jak ogromne wyzwanie jest przed polską energetyką i jak musimy wykorzystać swój czas. Jeżeli w dowolnej sprawie mogę być dla Państwa sprzymierzeńcem, wspierać Wasze działania, to z przyjemnością jestem do Waszej dyspozycji. Jest dla mnie zaszczytem, że znam obu Panów prezesów i że chętnie będę wspierał ich działania. To także będzie wymagać pewno prac legislacyjnych. I traktujcie, że chociaż nie jestem z tego okręgu wyborczego, to czuję się także senatorem, ambasadorem interesów polskich energetyków, a Bełchatowa w sposób szczególny. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Energetyka dla Was i dla Waszych bliskich. Dzień dobry Państwu. Po raz drugi jestem nie w Bełchatowie, broń Boże. W Bełchatowie bywałem kiedyś częściej, bo mieszkałem w Piotrkowie, wróciłem się w Piotrkowie i doszło do tego, że po wielu latach jestem posłem z tej ziemi, również Waszej ziemi. Słyszę słowa poparcia. Sądzę, że one są ogromnie ważne i że są ogromnie prawdziwe, ponieważ możecie liczyć na przyjaciół, którzy, jak widziałem, kto zabiera głos, na przyjaciół, którzy w Warszawie będą o Was się troszczyć. A Bełchatowowi jest to bardzo potrzebne ze względu na zagrożenia, które czają się dookoła. Ale to również są słowa, które potwierdzają, czym jesteście dla Polski i że musicie być pod specjalną opieką. To piękne Wasze święto. Święto, które zobowiązuje. Ale nie tylko Was, ale również Waszych pracodawców i władze polskie. Po raz pierwszy w historii chyba możecie liczyć na to, że czas się zmienił, kraj się zmienił i że my posłowie, władze polskie będą dbały o Bełchatów, będą dbały o energetykę i że kłopoty, które pojawiły się przed laty, zostaną wreszcie usunięte. Zagrożenia zostaną wreszcie usunięte. Dlatego serdecznie Państwu życzę, aby następowało to jak najszybciej, aby Bełchatów rozwijał się jak najszybciej i proszę liczyć na nas, gdyż my staliśmy się Waszymi przyjaciółmi, zobowiązanymi do współpracy z Wami i do poświęcania naszego czasu, naszego stanowiska dla Bełchatowa. Dla mnie jest to o tyle ważne, że w pewnym sensie pochodzę stąd, z Piotrkowa Trybunalskiego, niedaleko. A poza tym bardzo wielu moich kolegów ze szkoły, koleżanek tutaj w Bełchatowie mieszka. A przed nami trudna praca, bo takie słowa, które tu padają, to nie są czcze zobowiązania. To jest zapowiedź, że będziemy w naszej zawodzie, w naszej pracy o Was dbać i zawsze pozostawać do Waszej dyspozycji. Dziękuję Państwu za to, co zrobiliście. Życzę jeszcze większych sukcesów i życzę, że kłopoty, które są, które wynikały z wielu czynników, ale przede wszystkim z zaniedbań ze strony rządu, który dopuścił do tego, że w
tym miejscu pojawiły się takie zagrożenia. Wkrótce sobie z tym poradzimy. Państwo sobie z tym poradzą i my jako reprezentanci władz, i to najwyższych władz w Polsce. Życzę Państwu, żeby ten proces był jak najszybszy i życzę wielu nowych sukcesów, dziękując Wam za to, co robicie dla Polski, zasilając kraj energią i dla okolicy. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo. A teraz o zabranie głosu poprosimy wojewodę łódzkiego, panią Dorotę Ryl. Szanowni Państwo, drodzy energetycy, wybierając się dziś na tą Waszą uroczystość, miałam taką myśl. Bez Was ten świat nie wyglądałby tak, jak wygląda, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Mówiąc o tym, że jesteście ważną gałęzią przemysłu, jest wielkim niedomówieniem. Jesteście absolutnie najważniejsi. Bez Was nie ma nic. Tak to w uproszczeniu taką refleksję mam od rana. Dzięki Waszej pracy, Waszej determinacji, profesjonalizmowi mamy świat, który nas otacza. Bardzo dziękuję. Wyjątkowe święto, wyjątkowych ludzi. Życzę Wam wszystkiego dobrego, życzę sukcesów. Ze swej strony deklaruję, bo tyle padło o transformacji, o wsparciu z Warszawy, to ja deklaruję o wsparciu z Łodzi, z województwa. Jako wojewoda łódzka deklaruję, że będę spinała te instytucje, które tutaj będą uczestniczyć w tej bardzo ważnej i bardzo istotnej dla Was transformacji. Na pewno dacie radę. Jestem przekonana, że ona będzie zrobiona z Wami. Tak jak było tutaj podkreślane, rozmawiamy o tym. Pewno Pani Marszałek powie więcej, bo tu taki wiodącą rolę będzie miał Urząd Marszałkowski, przynajmniej poprzez środki i służby, którym dysponuje. Ale ja jako wojewoda, jako przedstawiciel rządu w terenie gwarantuję Państwu, że będę trzymała rękę na pulsie, bo co niektórzy wiedzą, że jestem zdeterminowana do pewnych spraw, żeby je dopilnować i doprowadzać do szczęśliwego końca. Miłego świętowania, proszę Państwa. Szczęśliwego dnia energetyka. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, drodzy energetycy. Jesteście reprezentantami branży, która w obecnych czasach ma strategiczne znaczenie nie tylko dla polskiej i europejskiej gospodarki, ale dla każdego gospodarstwa domowego. Jestem przekonana, że macie tę świadomość, ale przy takich okazjach warto ten fakt podkreślać. Tym bardziej, że właśnie Waszą branżę czekają w najbliższych latach największe przemiany. Zwłaszcza energetyków, stąd z regionu bełchatowskiego, nazywanego ostatnio regionem sprawiedliwej transformacji. Żeby takim faktycznie się stało, musimy racjonalnie, ale i szybko rozdysponować środki unijne, które przeznaczone są na ten cel. Przypominam, że województwo łódzkie jest jednym z 5 obszarów w Polsce objętych planem transformacji energetycznej. Oznacza to, że rewolucyjne przemiany gospodarcze związane z odchodzeniem od produkcji energii z węgla brunatnego. Finansowanie tego niełatwego procesu zmian zapewnić ma Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Na transformację regionu bełchatowskiego zaplanowano w nim ponad 375 milionów euro. Jesteśmy w trakcie ogłaszania serii konkursów promujących nowe rozwiązania energetyczne dotyczące terenu sprawiedliwej transformacji. Dzięki tym funduszom konieczne zmiany to wyzwanie, ale i duża szansa dla regionu bełchatowskiego oraz całego województwa łódzkiego. Ale jak zawsze, pieniądze to nie wszystko. Żeby tę szansę wykorzystać, potrzebne jest współdziałanie na poziomie gmin, powiatów, województwa i państwa. Potrzebna jest akceptacja społeczna dla proponowanych przemian, wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców, przedsiębiorców i wielkich firm. Ja ze swojej strony, z poziomu zarządu województwa,
deklaruję pełne zaangażowanie, gotowość do współpracy i wsłuchiwanie się w Państwa potrzeby. Wyzwania związane z polityką klimatyczną i wymogami ochrony środowiska są bardzo duże. Dlatego gratuluję Państwu podjęcia rękawicy i skutecznej realizacji programów modernizacyjnych. Szanowni Państwo, w imieniu swoim i całego Zarządu Województwa Łódzkiego z okazji Dnia Energetyka składam Państwu wielkie gratulacje. Gratuluję wszystkim tym, którzy za chwilę zostaną odznaczeni. To Państwo stoją na straży naszego bezpieczeństwa. Musimy o tym pamiętać każdego dnia przez 365 dni w roku. Jestem przekonana, Pani Wojewodo, Pani Ministrze, Szanowni Parlamentarzyści, samorządowcy, którzy reprezentują 35 gmin, które wchodzą w obszar transformacji na terenie województwa łódzkiego i Szanowni Panowie Prezesi, że razem wspólnie jesteśmy w stanie wyzwolić pozytywną, dobrą energię, która we właściwy sposób zadba o nasze małe ojczyzny. Wszystkiego dobrego.